30 czerwca ojciec prowincjał oficjalnie powiedział, napisał, że odchodzę z Łodzi. I dla wielu z Was była to bardzo bolesna informacja, bardzo trudna informacja. Piszecie do mnie z różnych stron, że chcecie jakoś zareagować, pisać jakieś petycje czy jakieś odezwy. Bardzo Was proszę, żebyście nic takiego nie robili, i chcę wyjaśnić dlaczego. A mianowicie, jestem w Łodzi od 15 lat. To jest moja pierwsza placówka, na którą trafiłem po święceniach. To już zawsze będzie miłość mojego życia. Łódź i to wszystko, co się dzieje w Mocnim Duchu, to się nie zmieni. Natomiast jest coś takiego w Kościele, że na pierwszą placówkę daje się na trzy lata, na cztery, w zależności od diecezji, od zakonu. Potem jest kolejna placówka, później kolejna. Tutaj ze względu na wielkość dzieła i na rozwój tego dzieła byłem bardzo długo ale dla wielu moich prowincjałów to były trudne decyzje, czy jeszcze mnie przetrzymywać, czy już nie, bo głosy z różnych stron w kościele, że tak długo nie można kogoś mieć na placówce, były bardzo silne. I one były i są. I teraz, po tych 15 latach, jak jest zmiana, to bardzo wiele osób mówi, że to było za długo. I dlatego mogą być różne reakcje osób na taką decyzję prowincjała. Więc bardzo, bardzo proszę, nie potwierdzajcie tego Kościołowi, że nie może być ksiądz długo na placówce, bo ludzie się tak związują, że nie są w stanie się rozwiązać. Bo to o to chodzi. Dlatego przerzuca się kapłana co chwilę z miejsca na miejsce i to jest w tym jakaś mądrość kościoła. Ja byłem bardzo długo i prowincjałowie kolejni podejmowali decyzję, żebym jeszcze był. Ale jakakolwiek wasza reakcja, bunt, czy petycje, czy wyrażanie jakieś agresywne sprzeciwu wobec tej decyzji, potwierdza nie tylko mojemu prowincjałowi, ale potwierdza w ogóle w Kościele linię, że ksiądz nie może być długo w danym miejscu, tylko trzeba księży przesuwać. Dlatego was proszę, żebyście tego nie robili. Myślę, że w tym nauczaniu, które, które słyszeliście ode mnie, jest duży nurt posłuszeństwa Panu Bogu, jedności z Kościołem, miłości Kościoła i niech się to teraz wyrazi, właśnie w tym momencie, że słuchaliście, przyjmując te słowa do serca i to, że boli, to jest jasne, bo, bo są relacje, bo są przyjaźnie, bo otrzymałem coś, bo było to dla mnie ważne spotkanie. Każdy z Was ma inne doświadczenie i mam taką propozycję. Jeżeli to, co mówię, jest niewystarczające, że jest na tyle trudne doświadczenie tej decyzji prowincjała, to napisz do prowincjała, ale zupełnie inaczej niż zamierzasz. Napisz z wdzięcznością jezuitom, zakonowi jezuitów, że ja mogłem pracować w Łodzi tak długo. W ten sposób napisz. Możesz podziękować za konkretne dobro, którego doświadczyłeś. Tego nas uczy święty Ignacy. Najpierw dziękuj. Zmień swój sposób myślenia. Niech on będzie z wdzięcznością Panu Bogu i z wdzięcznością zakonowi, że podjął to ryzyko, żebym tak długo był w łodzi, a dzięki temu doświadczyłeś, o ile doświadczyłeś, bardzo konkretnego dobra. Dzieci też mogą napisać. Niech to się w nich zmieni. Niech podziękują prowincjałowi, jezuitów, za to, że mogłem pracować tak długo w Łodzi i za to, czego doświadczyły dzięki tej posłudze. Możecie coś takiego zrobić, niech się prowincjał też tym umocni, niech pokaże to swoim poprzednim prowincjałom, poprzednikom, że w tym nie było błędu, że pracowałem tak długo, przez 15 lat w jednym miejscu, po święceniach jak komukolwiek o tym by powiedzieć z biskupów, że taka była sytuacja, to by powiedzieli co tu narobiliście, że tak tak długo w jednym miejscu. To yy, yy, nie potwierdzajmy tego, a proszę was o zupełnie inny sposób myślenia. Podziękujcie jezuitom, podziękujcie prowincjałowi za dobro, którego doświadczyliście, że jezuita mógł być dłużej na placówce i niech to będzie wasze świadectwo. Umocni to. I prowincjała, i wasze serce przemieni, że będziecie wdzięczni Bogu za Jezuitów i za Kościół, i będziecie mogli dalej też wejść w to doświadczenie z patrzenia na Pana Jezusa. Także, jeżeli tylko masz jakikolwiek bunt, zgrzyt w sercu, zrób to, niech Ci to pomoże, niech, niech buduje Kościół, i to ma nam przyświecać, żebyśmy odnajdywali Boga w Kościele, a Kościół tak Funkcjonuje, żeby każdy z nas mógł być prowadzony do Pana Boga. Tutaj macie adres do prowincjała i mailowy, i też normalny. Można pisać tak i tak. Budujmy kościół, umacniajmy siebie nawzajem, a za to dziwne, co było w Łodzi, co może teraz boli, niech to się zamieni na dobro. Oto Was bardzo proszę. Do usłyszenia.